Dobry wieczór, Cezary Adamski. Zapraszam na pierwszy po wakacjach program w Centrum Uwagi. Przełom sierpnia i września większości z nas kojarzy się z wybuchem II wojny światowej. Tymczasem 31 sierpnia obchodzimy rocznicę wydarzeń z nowszej historii Polski, a mianowicie podpisania porozumień sierpniowych. O zgierskich uroczystościach Dnia Wolności i Solidarności mówiliśmy na naszej antenie w serwisie informacyjnym. Dziś moim i Państwa gościem jest Idzi Antczak, działacz Solidarności lat 80., a obecnie radny Rady Miasta Zgierza. Witam Pana. Witam Pana. Witam Państwa. Zanim jednak porozmawiamy tutaj w studio o tych wydarzeniach sprzed 35 lat i o tym, jak dzisiaj postrzegamy patriotyzm, posłuchajmy, co mieszkańcy miasta myślą o patriotyzmie. No to jest tak, honor i ojczyzna, ale to już chyba tak zanika albo zanikło, że ja tak sądzę. Dla mnie patriotyzm to przede wszystkim staranie się o dobro kraju. Niekoniecznie szarża z szablą na wojska przeciwnika, tylko bardziej staranie się o to, żeby rosło nam PKB, żeby kraj się rozwijał. Poprzez rozwijanie samego siebie mogę rozwinąć też i mój kraj. I dla mnie to jest patriotyzm. To jest takie poszanowanie kultury, tradycji, historii, no, świadomość chyba przede wszystkim, tak mi się wydaje. Czym jest dla mnie patriotyzm? Znaczy tak, no tym, że walczymy za nasz kraj. No co jeszcze, no, nie wiem, no, chyba tylko to wszystko, tak, i oddajemy hołd ludziom, którzy na przykład zginęli za nas. Patriotyzm jest patriotyzm. Trzeba kochać na przykład ziemię polską, jak jest Polakiem. To jest najważniejsze. Jak słyszeliśmy, zgierzanie dość górnolotnie myślą o patriotyzmie, a czym dla Pana, człowieka, który w latach Polski Ludowej walczył o prawa człowieka i demokrację prawdziwą, a nie tylko tą zapisaną w Konstytucji PRL. Ja uważam, że o patriotyzmie można mówić w wielu segmentach. Można mówić o tym, że tak powiem, patriotyzmie codziennym, czyli codzienna praca, jakieś rzeczy, które się robi dla ogółu, dla mieszkańców na przykład, dla sąsiadów, ale można mówić o patriotyzmie takim dla ojczyzny. Ten patriotyzm jest też w dwóch takich segmentach, jakbym powiedział, taki bardziej górnolotny i praktyczny. To, co mamy zapisane w Konstytucji, no, jest to taki zapis ustawowy. Natomiast w praktyce przekłada się to na różne działalności. Te lata 80. właśnie można potraktować tak, że to był patriotyzm praktyczny. Czyli ludzie, którzy w tych czasach działali, pracowali, tworzyli związki zawodowe, byli patriotami w tamtym czasie. Oni na pewno o tym nie myśleli, że właśnie takie działania powodują to, że potem po latach kiedyś ktoś będzie tak o nich mówił. Robili to, bo uważali, że tak trzeba robić. Dla Pana patriotyzm to jest ta część praktyczna, codzienna i ta taka górnolotna, rozumiem, tak? Czyli tak, możemy tak to powiedzieć w ten sposób. Nie zawsze musimy mówić o tym w kontekście wojny, obrony ojczyzny, bo to się składa też na to, no właśnie, co? Działalność na rzecz naszego lokalnego podwórka, nie wiem, działalność na rzecz mojej ulicy chociażby, tak? Czy na rzecz, nie wiem, osób niepełnosprawnych, to też jest przecież patriotyzm. Tak jest, tak uważam. Pan ma też dzieci, te dzieci urodziły się już w tej nowej rzeczywistości, to Pana zdaniem, jak oni traktują w tej chwili takie, no, mimo wszystko hasło nacechowane treściami, no, górnolotnymi. Można zaobserwować, że młodzież, która urodziła się już po roku 80, patrzy na te sprawy inaczej. Bo po pierwsze w wieku już dojrzałym zastała kraj, w którym wiele rzeczy jest dostępne, nie tak jak było kiedyś. No właśnie. W związku z tym wszystko jest dane. Dziwne. Dziwne by było, jakby o niektóre rzeczy, które w tamtych czasach były ważne, trzeba było walczyć, teraz o te rzeczy walczyć. W związku z tym ten patriotyzm również w szkole nie jest taki, że tak powiem, na pierwszym miejscu pokazywany. I młodzież nie przywiązuje, moim zdaniem, do tego zbytniej wagi. Wiedza o społeczeństwie to jest taki trochę zapchaj dziura przedmiot, prawda? To jest taka teoria, którą nauczyciel, że tak powiem, wykłada z książki. Jeżeli młody człowiek nie doczyta, nie dowie się dodatkowo tych rzeczy związanych z najnowszą historią Polski, no to on tego nie czuje. Zda ten egzamin, ale
w środku jest pustka. Ja przed programem rozmawialiśmy, mówiłem o tym, że kiedyś dawno temu, jak też trochę działałem i no, były jakieś organizacje takie, ale parlamenty uczniowskie, młodzieżowe, samorządy też zresztą, do uczestnictwa, do aktywności tych, nie wiem, licealistów nie trzeba było w ogóle zachęcać, bo oni jeszcze się rodzili gdzieś tam właśnie w okolicach 80. roku. Natomiast dziś, jak pan powiedział, słusznie zauważył, no mamy problem, żeby Młodzieżową problem, Radę Miasta wybrać, chociażby wybrać. Tak, członków do Młodzieżowej Rady Miasta, ponieważ nie ma chętnych, nie ma kandydatów. No to dlaczego? Ja jestem uczniem szkoły takiej i takiej i mam ochotę dla tej szkoły nawet coś załatwić, bo nie wiem, to i to jest potrzebne. No i w tej sytuacji nie jest to atrakcyjne dla młodego człowieka, żeby się wykazać tak na forum miasta? Uważam, że młodzież zajmuje się wieloma innymi sprawami i na palcach jednej ręki w danej szkole można obliczyć tych, którzy są aktywni społecznie, którzy chcą coś społecznie zrobić. I ja uważam, że tu nie należy tego negować, bo po prostu takie mamy czasy. Nie ma potrzeby wymuszania od tych młodych ludzi takiego zaangażowania, jak to było kiedyś. W związku z tym oni się nie angażują. Są pojedyncze osoby, które na tym polu się sprawdzają, ale większość raczej stoi z boku. Ale tak się mówi często o tym, że w polityce potrzebna jest odnowa pokoleniowa. No to z kogo to tą odnowę robić? Ja myślę, że tacy się znajdą. Młodych ludzi się znajdzie właśnie, którzy zmienią ten stary gabinet i wejdą w różnych organizacjach do działania. Ale nie będzie to tego dużo i nie będzie tych ludzi mnóstwo. Zresztą możemy popatrzeć również na wybory do tej Rady Miasta, że tak dorosłej. Powiem, tak, starszy, gdzie młodych ludzi jest też bardzo mało w tej Radzie. Dzień Wolności i Solidarności dla wielu pewnie w ogóle zagadka, bo pewnie wielu nie pamięta, szczególnie tych właśnie młodszych ludzi urodzonych w tej nowej rzeczywistości. Solidarność, jeżeli kojarzą i kojarzą ten no bardzo charakterystyczny znak Solidarności, kojarzy im się bardziej z dzisiejszym związkiem zawodowym, tak, sympatyzującym tylko z jednym ugrupowaniem walczącym z obozem rządzącym, a przecież kiedyś było zupełnie inaczej. No ja myślę, że to też jest spowodowane tym, że warunki obecnie życia w kraju są takie, że nie ma potrzeby rzeszać się na przykład w związki zawodowe większości pracownikom i walczyć o postulaty, które w tamtym czasie no, były bardzo ważne. Na przykład można stwierdzić, że w 80 roku no to co najmniej dziwne, jakbym teraz przeczytał ten jeden z postulatów, który był podpisywany w Gdańsku 31 sierpnia, to było to, żeby znieść cenzurę, żeby była wolność wypowiedzi. Dzisiaj jakbyśmy spytali młodzież... Nie musimy tej rozmowy oddać do tak, urzędu, to prawda? Młodzież by była zdziwiona, że coś takiego było, że nie można było się wypowiadać publicznie, bo było to pod cenzurą. W związku z tym no ja się nie dziwię, że młodzież o tamtych sprawach nie mówi, nie pamięta, nie wie. No ale te rzeczy, które po prostu działy się w 80 roku, które te 21 postulatów, które zostały podpisane przez wtedy Lecha Wałęsę i wicepremiera Jagielskiego, one się odbiły potem w dalszej działalności naszego kraju. No bo takie postulaty jak na przykład, mówię, cenzura. Zniesienie no to cenzury. Przecież cenzury w tej chwili nie ma. Postulat był również taki, żeby wprowadzić kartki na żywność. Ci, co w tamtym okresie żyli, to wiedzą, że tej żywności nie było. Były problemy z kupnem. Ten, kto brakowało miał dojścia, towaru. Mógł sobie coś kupić. W związku z tym związki zawodowe Solidarność proponowały, żeby wprowadzić kartki, co teraz jest po prostu, no byłoby ewenementem. Każdy by się dziwił, jak to, kartki na czekoladę, na papierosy, na alkohol. No, na dlatego, mięso, na cukier. I tak dalej. Dlatego ja no właśnie, to nie może, jestem zdziwiony. Niech pan może szerzej opowie, tą część edukacyjną spróbujmy zrobić też dla tych naszych młodszych widzów być może. Co to były porozumienia sierpniowe? Ja powiem tak, że tych porozumień sierpniowych było 21 punktów, postulatów, które z wielu punktów zgłaszanych przez związki zawodowe i różne zakłady z terenu kraju zostały wpisane jako porozumienie z Gdańska 80 roku. I tutaj na przykład było taki postulat. W
wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej. To chyba mamy aktualny cały czas ten postulat, właśnie, prawda? Oraz znieść przywileje MOSB i aparatu partyjnego. No tutaj związkowcy uważali, że te przywileje, a takie przywileje były, bo były specjalne sklepy właśnie dla tych służb, dla ludzi, członków PZPR-u, też nie członków tak zwanych szarych członków, tylko tych z wyższej półki, gdzie mogli się zaopatrzyć, a całe społeczeństwo po prostu nie mogło, było, nie miało dostępu do tych sklepów. Niech pan zauważy, że w dalszym ciągu trochę z tymi przywilejami zawodowymi nie uporaliśmy się, prawda? Tak, do końca. No i wiele tutaj rzeczy, z którymi się do tej pory żeśmy nie uporali, jak na przykład poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni opiekę medyczną osobom pracującym. No widać, że do tej pory mamy problem ze służbą zdrowia. Ale również był taki dziwny postulat pod numerem 20 zapisany, podnieść diety z 40 zł na 100 zł i dodatek za rozłąkę. To było związane z pracą tak zwanej delegacji, gdzie ta dieta była 40 zł i nie wystarczała na utrzymanie się tego pracownika. W związku z tym taki postulat również wpisano i te dwie strony to podpisały. Ale były również postulaty polityczne, gdzie zapisano na przykład zagwarantowanie prawa do strajku, czego nie było do tamtej pory, oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym. Za udział w strajku były kary więzienia. Albo następne, przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa. Już o tym żeśmy mówili. Również takie przywrócić do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajku 1970 i 76. Jak wiemy, te zrywy już były wcześniej i ci ludzie, którzy strajkowali, protestowali w tamtych latach, zostali wyrzuceni z pracy, wyrzuceni na bruk bez żadnej odprawy. W związku z tym też został ten postulat zapisany. Był również postulat o tym, żeby zwolnić więźniów politycznych, bo zamykano osoby, które próbowały działać na niwie właśnie tej społecznej i przedstawiać jakieś postulaty, ale pod płaszczykiem jakichś tam przestępstw karnych. A to byli działacze, którzy z przyczyn politycznych zostali zamknięci. W związku z tym te postulaty były takimi postulatami ekonomicznymi, socjalnymi, ale były również postulatami politycznymi. I rozmowy na ten temat, żeby tak to zapisać i tak to podpisać, trwały przez ładnych kilka dni, nawet i tygodni, że w końcu ustalono i te dwie strony, strona solidarnościowa i strona rządowa, podpisała właśnie takie postulaty. Pana zdaniem, dlaczego mimo podpisania tego porozumienia rok później mieliśmy wybuch stanu wojennego? Ja powiem tak, my tu w gronie działaczy związkowych w Zgierzu żeśmy przewidywali, że wcześniej czy później rząd będzie próbował się wycofać z tych postulatów. Bo jeżeli to dzisiaj przeczytamy i byłoby to wprowadzone z dniem 1 września 1980 roku, wszystkie by były postulaty wprowadzone, to w zasadzie rząd nie miałby wiele do powiedzenia. Musiałby się do tego stosować. W związku z tym każdorazowo, jak była próba wprowadzenia postulatów w życie, no były opory rządu. W związku z tym my żeśmy przewidywali, że wcześniej czy później będą jakieś działania, tylko się państwo przygotowuje, służby się przygotowują, będą działania przeciwko Solidarności. Tym bardziej, że w międzyczasie były jeszcze strajki, głównie strajki płacowe, gdzie robotnicy się domagali podwyżek płac w wielu zakładach pracy. W związku z tym, jak gdyby szerzyła się ta radykalna działalność Solidarności i rząd po prostu Sam użył siły w gruncie rzeczy. Co nie zmienia faktu, że właściwie były to początki tego, co doprowadziło nas do okrągłego stołu. Ja uważam, że to był pierwszy krok. No właśnie. Duży krok. Proszę powiedzieć, dlatego że dla wielu ten okrągły stół to jest takie bezkrwawe przejście z jednego ustroju w drugi, ale są też takie osoby, zresztą wypowiadające się publicznie i politycy, którzy uważają, że to w ogóle zdrada ojczyzny była i tych, którzy za tym stołem usiedli, uważają za zdrajców. Pana zdaniem było inne wyjście? Proszę Państwa, ja uważam, że właśnie były dwa wyjścia. Jedno wyjście takie, żeby podpisać porozumienia przy okrągłym stole i drugie wyjście, gdzie są w Zgierzu wyznawcy tego wyjścia, żeby iść, że tak powiem, na bagnety.
My nawet tym osobom, bo ja jestem za pierwszą tą propozycją, my nawet tym osobom, które przedstawiały taką wersję, tłumaczyliśmy, z czym? Z czym mieliśmy wystąpić, że tak powiem, z broni, albo nawet się bronić? Przecież Solidarność była od początku organizacją, która twierdziła i stosowała to, że te przemiany mają być bez przemocy. Bez przemocy. My nie mieliśmy broni, nie zbroiliśmy się, po prostu a działaliśmy. Państwo miało, a państwo bardzo miało aparat, oczywiście, miało broń. No i proszę państwa, i przyjaciela. Miało za granicą tak przyjaciela. Tuż przy granicy wojska radzieckie były gotowe wejść w każdej chwili. Ja nie jestem pewny, czy by weszły, czy nie, ale gotowość taka była. W związku z tym uważam, że dla nas wszystkich, było to lepsze wyjście, podpisanie okrągłego stołu, tych porozumień okrągłego stołu. Nie było to wyjście idealne, na pewno. Wiele rzeczy zostało tam zapomnianych, wiele rzeczy nie umieszczono w tym porozumieniu, ale było to wyjście bez walki, bez strat. Muszę pana o to zapytać na w sumie koniec naszej rozmowy. Dzisiejsza rzeczywistość po tych latach już przemian, bardzo trudnych i ciężko zresztą ocenianych, trudno, źle przez wielu ocenianych Polaków. Jak pan ocenia to, co mamy dziś? Dzisiejszy rząd w porównaniu z tamtym, dzisiejszy samorząd, pan jest radnym. No wtedy samorządu właściwie nie było, prawda? Trudno nazwać miejskie rady narodowe prawdziwym samorządem. Zresztą i tak o wszystkim decydowano w Warszawie, tak centralnie. Ja uważam, z pana perspektywy, po pierwsze, że należy spojrzeć na to z dwóch perspektyw. Z perspektywy takiej, co zrobiliśmy, jak wygląda nasz kraj po tych 35 latach, bo o tych sprawach rozmawiamy, ale po 89 roku. Jak się kraj zmienił? I na pewno każdy uczciwie stwierdzi, że się zmienił bardzo. Jakim nakładem się zmienił? Że na pewno dużo funduszy poszło na te zmiany, a nie na przykład, żeby poprawić los wszystkich pracujących. W związku z tym są grupy pracowników, również bezrobotnych, którzy nie mogą znaleźć pracy, że po prostu uważają, że to jest niewłaściwe działanie. Ale spójrzmy na to, że każdy obywatel ma prawo wybierać, być wybieranym i on decyduje swoją kartką wyborczą, czy będzie Kowalski we władzach, Wiśniewski, czy jakiś inny mieszkaniec jego miasta, kraju i tak dalej. Uważam, że jest to duże osiągnięcie i rok 80 był tym pierwszym krokiem, który doprowadził do takiego osiągnięcia. Nie zapytam pana o to, jakie jest pana zdanie w tej sprawie, bo nasz program będzie jeszcze w ciszy leciał przez weekend w powtórkach, ale zapytam, w niedzielę wybiera się pan do obwodów referendalnych? Tak, w niedzielę pójdę do referendum i uważam, że każdy obywatel powinien iść głosować. Jak zagłosuje, to jest jego wewnętrzna sprawa. Natomiast iść zagłosować w referendum uważam, że należy. To też jest przejaw patriotyzmu, też, o którym rozmawialiśmy. Tak, obowiązek patriotyczny każdego z nas. Moim i państwa gościem był Idzi Anczak, obecnie radny Rady Miasta Zgierza, działacz Solidarności lat 80. No i chyba tym patriotycznym akcentem kończymy także, mimo że referendalnym, naszą rozmowę. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w piątek oczywiście. Będziemy rozmawiać o zgierskim budżecie obywatelskim. Pozdrawiam.